To piękniusie koła zimowe, o których Wam mówiłem wczoraj, że je wymieniałem. Tak naprawdę jest dalej ten sam dzień, tyle że już godzina zupełnie inna. Jest coś koło 23 chyba. Ja wychodzę z roboty, tak naprawdę byłem już w domu, ale zapomniałem portfela, przez co też jechałem tam i z powrotem bez żadnych jakichkolwiek dokumentów w razie kontroli policyjnej. Myślę, że panowie by byli mało wyrozumiali względem mojej skromnej osoby, co mogłoby się zakończyć tym, że po prostu musiałbym jakoś te dokumenty na miejsce kontroli dostarczyć. I żeby było śmiesznie, jest po 23, a ja jadę znów do wulkanizacji, na szczęście całodobowej. A dlaczego? To Wam powiem za sekundę. Anu, zapytacie, co się stało. Dzisiaj robiłem wymianę ogumienia nie tam, gdzie chciałem, a tam, gdzie musiałem. I zawędrowałem do takiego miejsca, które już pod względem wizualnym wydało się trochę nieco podejrzane. Podejrzenia moje się wzmogły po wykonaniu usługi i po przejechaniu się obwodnicą Warszawy, gdzie powiedzmy rozwinąłem te 120 km na godzinę i poczułem charakterystyczne mrowienie, i to dosyć intensywne, na plecach, na podłodze i generalnie na całej budzie samochodu. W związku z czym mam podejrzenie graniczące z pewnością, że koła albo nie zostały w ogóle wyważone, albo zostały wyważone na tak zwany odpierdol. I przyznam szczerze, że jeżeli moje podejrzenia się potwierdzą, to znów utwierdzę właśnie siebie w takim przekonaniu, że niestety wszystko trzeba sprawdzać samemu i przy mechaniku każdym być po prostu za jego plecami. Na pewno jest w kolejce jedna fura, ale chyba nie widzę kolejki. To dobry znak. 23:30. Nie, naprawdę nie zdziwiłoby mnie, jakby tutaj był sznur 10 samochodów. Absolutnie. Dobra, za chwilę Wam dam znać, czy się mylę, czy też nie. Dobra, zapytacie się, jaki był wynik tej dzisiejszej kontroli. Powiem Wam szczerze, że jestem dumny z tego, że się nie myliłem, a z drugiej strony jestem, przepraszam, będzie przekleństwo za 3, 2 i 1. Jestem niesamowicie wkurwiony, po pierwsze na to, że można zrobić tak coś na odpierdol i podczas jednej wymiany kół, nawet nie opon, kół, kompletnych kół, spierczyć trzy rzeczy. Panowie, którzy mnie przyjmowali na tej wulkanizacji, po prostu tarzali się ze śmiechu, jak zobaczyli to, w jaki sposób były rozmieszczone odważniki na niektórych kołach. Potem zrobiło się nieco smutniej i nawet przyznam szczerze, że bardzo się zestresowałem w momencie, kiedy mi powiedzieli, żebym im patrzył na ręce, bo nie wiedzą, czy nie pozrywają zabezpieczeń z kół, dlatego, bo debil nie użył klucza dynamometrycznego w tym punkcie wulkanizacyjnym, w którym byłem rano. Więc to jest druga rzecz spieprzona, która została spieprzona nie dlatego, że ktoś nie miał umiejętności, tylko i wyłącznie dlatego, bo komuś się nie chciało. Trzecia rzecz to są oczywiście przepompowane koła. Nie chciało się panu uprzejmemu spojrzeć na naklejkę, która znajduje się na słupku B, żeby wiedzieć, jakie jest optymalne ciśnienie dla tych opon, dla tych kół, dla tego samochodu w systemie Ramfla. Dlatego mi się wydawało, że jest jakoś mega nadzwyczaj twardo i że ten samochód jakoś dziwnie się prowadzi. I autentycznie w jednym kole było za dużo aż o jedną atmosferę. Czyli jeżeli te koła trzeba pompować o 3,4 bara, to sorry, na 2,4, to w tych kołach było powyżej 3. Jesteście w stanie w to uwierzyć, że gościu, który mówi, że prowadzi zakład wulkanizacyjny od 30 lat, popełnia podczas jednej prostej wymiany 3 podstawowe błędy w swoim fachu i naraża mnie na koszty 80 zł. O mały włos nie naraził mnie na koszt dorobienia nowego zabezpieczenia do koła, a to nie jest prosta rzecz, bo to jest dostępne tylko i wyłącznie na zamówienie, bo tak to by każdy sobie mógł to tak po prostu kupić tego typu
zabezpieczenie gdzieś tam na Allegro. Je trzeba zamówić po prostu w ASO. Aż być może gdzieś można kupić podróbek albo jakiś uniwersalny klucz do zdejmowania, do odkręcania tego typu śrub, ale to już mniejsza o większość. Trzecia rzecz to jest to, że mój czas kosztuje. I mam takiego dobrego znajomego, który zawsze mi powiadał, że to, co najcenniejsze mamy, to jest nasz czas w naszym życiu i prywatnym, i zawodowym, i nie pozwalajmy na to, żeby ktoś nam ten czas marnował, i go wyceniajmy. I ja też powinienem wycenić właśnie swój czas, pójść gościowi, dać po mordzie, poprosić go uprzejmie o 80 zł, które dzisiaj rano ode mnie, a nie, to już wczoraj, jest po północy, które wczoraj ode mnie wziął za wymianę kół. Nie wiem, jeszcze zakapować go w skarbówce, że nie chciał mi wystawić faktury ani paragonu, co jest dla mnie też mega bulwersujące, żółte, ale chyba jeszcze w tolerancji, tak mi się wydaje. No i jeszcze mu doliczyć fakturę za po prostu mój czas, mógłbym mu doliczyć za 2 godziny konsultingu na przykład u mnie. Myślę, że to by nie była niska faktura. Nie no, oczywiście żartuję, ale wiecie doskonale, że to jest taki śmiech trochę przez zaciśnięte zęby, bo z drugiej strony mi jest przykro, że niektórzy ludzie świadomie działają tak bardzo na swoją niekorzyść. To tak samo jak z restauracją, która truje. No za przeproszeniem, kurwa, jeżeli jakaś restauracja truje, to nikt do niej już z powrotem nie wróci, no nigdy, no za żadne skarby. I tak samo jest z wulkanizacją. Jeżeli w mojej okolicy działają 3 zakłady wulkanizacyjne, z czego jeden robi wszystko na odpierdol, to wiadomo, że ja już tam nie wrócę. I każdy, kto przez przypadek trafi tam jakimś cudem, już więcej nie wróci do takiego serwisu. No właśnie, chyba żeby po prostu dać komuś po mordzie. I to jest jedyne uzasadnienie, dla którego powinienem się tam zjawić po prostu jeszcze raz. Taki serwis, nie dziwię się, że w taki sposób wygląda. Nie dziwię się, że są tam wolne terminy. I nie dziwię się, że tam są ceny nieco niższe. Ale to jest po prostu tak, że chciałem być chytry i myślałem, że uda się załatwić wymianę kół tak na pstryk w mojej okolicy, a się okazuje, że de facto musiałem zrobić tą samą czynność dwukrotnie. Całe szczęście, że samochód wrócił do normalności i naprawdę niesamowicie czułem to, że coś jest z tym samochodem nie tak, ale nie ma się co dziwić w sytuacji, kiedy było tyle zawyszone ciśnienie, jeżeli koła były tak dramatycznie wyważone, a co najśpieszniejsze, w ogóle nie trzeba było ruszać tego wyważenia, bo z bieżącymi odważnikami, które tam były, samochód przejechał jakieś 5000, bo pamiętam, że jeszcze doważałem je pod koniec sezonu tamtego roku, sezonu zimowego oczywiście. Więc de facto jakby nic nie ruszyli, im się tak nie chciało, żeby nic nie ruszyli przy tych kołach, jeżeli chodzi o wyważenie, to by było w porządku, to by było pół biedy. Jedynie co, to bym się dziwił na wiosnę, że nikt nie jest w stanie odkręcić koła. Myślę, że po paru miesiącach zimowej jazdy no byłby jeszcze większy problem z poluzowaniem tych śrub i wtedy myślę, że z jeszcze większym prawdopodobieństwem miałbym do dorobienia klucz i z jeszcze większym prawdopodobieństwem musiałbym wydać 3-4 stówy na odkręcenie awaryjne, tak zwane, tych śrub. Nie wiem, w jaki sposób to się robi, ale mi panowie powiedzieli, proszę pana, jeżeli pójdzie zabezpieczenie, jeżeli pójdzie ta gwiazdka, to u nas pan dzisiaj płaci 400 zł. 300 za otwarcie awaryjne i 80 za wyważenie kół, zdjęcie ich i potem ponowne założenie. Więc mój błąd, nie stałem za plecami gościa, który mi wymieniał te koła. Powiem wam szczerze, że jestem zdruzgotany i wychodzę z założenia, że jeżeli kogoś jego własna praca męczy, jeżeli nie czerpie z tego żadnej przyjemności, to po prostu nie powinien się tym zajmować. Nie tylko dla swojego psychicznego zdrowia, ale także dla dobra innych. I podam wam przykład punktu wulkanizacyjnego w Warszawie na ulicy Lokaryny, które po prostu rozczula, bo to jest firma, w której pracują 3 pokolenia. Pracuje dziadek, ojciec, syn, wnuki.
jest to firma, która widać, że po prostu robi to z dużym zaangażowaniem. Sporo poinwestowali w sprzęt. Jest to jedyna wulkanizacja, w której byłem, w której seryjnie podczas jakiejkolwiek czynności serwisowej przepuszcza się felgi przez taką specjalną maszynę do ich czyszczenia. W związku z czym odbierając samochód, wiecie doskonale, że w workach macie popakowane czyste, wymyte koła i że na swoim samochodzie też macie czyste, wymyte koła, bez soli, bez wilgoci i tak dalej, i tak dalej. No po prostu byłem niesamowicie zdziwiony, że w taki sposób się tam podchodzi z taką atencją i że obsługa tam może być miła i że nikt nie pyta nikogo czego tutaj, albo nie mamy wolnych terminów, spadaj. No i właśnie, dlaczego tam nie byłem, skoro to jest takie rewelacyjne miejsce? Dlatego, bo dostanie się u nich teraz, to są 2 tygodnie czasu rezerwacji. Tak jak wam mówiłem, niestety naszą polską specjalnością w wielu przypadkach jest robienie rzeczy pod przymusem i robienie tych rzeczy przez to też źle. Choć znam ludzi, którzy, bardzo dużo ludzi pracuje pod przymusem, nie sprawia im robota przyjemność, ale ich własna odpowiedzialność cywilna, czy ich własne poczucie solidności zmusza ich do tego, żeby mimo wszystko, mimo braku tej satysfakcji, robić wszystko tak jak należy, tym bardziej jeżeli są to rzeczy proste, bo nie wierzę, że wulkanizator, który, jak sam podaje, robi to od 30 lat, nie posiadał odpowiednich umiejętności. Nie, po prostu się, kurwa, skrajnie nie chce. I tego typu potem człowiek będący w wielkiej frustracji, że nikt go nie chce odwiedzać, albo że tak nowo mu interes idzie, mówi i jawnie napierdala na ten kraj: Jezus Maria, tutaj się nie da żyć. Cóż, już nie mówiąc o tym, że tego typu punkt, który nie wystawia faktur i nie wystawia paragonów, działa w obrębie nieuczciwej konkurencji względem innych, którzy wystawiają w tej okolicy paragony, faktury, odprowadzają podatki dochodowe, odprowadzają VAT i tak dalej, i tak dalej. No, tak w każdym razie prześpię się i pomyślę jutro, czy oby tam nie pojechać i w jakiej roli tam pojechać. Na pewno gościu musi mi oddać 8 dych, które u niego zainkasowałem, bo 2 razy za wymianę kompletu kół płacić nie będę. Ja na 80 zł jednak mimo wszystko dosyć sporo pracuję i te pieniądze nie przychodzą mi jak manna z nieba. Kurde, do bankomatu miałem zajechać, prawie zapomniałem. No, więc 8 dych to jest pieniądz, kurde, no za 8 dych można zjeść, myślę, bardzo dobry obiad w restauracji. Za te 8 dych mam 1/3 baku. Za te 8 dych, nawet jeżeli bym miał to przepieprzyć na głupoty, to jest jednak 8 dych. Szanujmy pieniądze innych, bo nie wszyscy, którzy w tym kraju mają pieniądze, to są, za przeproszeniem, kurwy i złodzieje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mam nadzieję, że wyciągniecie naukę z mojej dzisiejszej porażki.